Pamiętacie taką modyfikację jak Age of Imperialism? No właśnie, ja też nie pamiętałem do momentu, aż sobie o niej przypomniałem, gdy ostatnio graliśmy Multichan Age of Imperialism. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to Age of Imperialism to jest modyfikacja z cyklu, że pierwsza wojna światowa się nie odbyła, były jakieś lokalne konflikty, ale każdy powinien tego modela kojarzyć z tego, że tutaj wszystko jest OP. Wszystko tutaj jest OP, wszystkim da się grać i wszystko jest przyjemne, przyjemnie zboostowane, także można każdym krajem zrobić co czyste totalne intrygi. No i ta modyfikacja ostatnio miała update'ik, który skupiał się na krajach typu Tybet, Afganistan, Nepal, Indochiny, a z racji tego, że tutaj jeszcze jest wszystko OP, więc myślę, że takie tybetańskie imperializmy wejdą mocno. Tybetańskie imperializmy wejdą mocno, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, zdajemy zaleczkę z tej strony. Harcowałem 4 na modyfikację Age of Imperialism, seria z tybetańskich tableteczek, kto pamięta, to pamięta, pozdrawiam bardzo serdecznie, łapę górę, soczysty komentarz, zapraszam na Discordzika, Patronite, Twitch streama oraz drugi kanał, zdajemy zaleczkę, po więcej syndykalistycznego kontentu. Modyfikacja, która była przez nas rozgrywana głównie chyba Polską, graliśmy, pamiętać, że tutaj Polska jest papetem Rosji w sojusznikach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co nas interesuje, to nas interesuje Tybet. I to interesuje nas Tybet, który na start jest brytyjskim papetem, ale to się chyba wszystko szybko pozmienia. Także co? Bez dłuższego gadania przechodzimy do Totalenkriegu. Oczywiście gramy z dwoma submodzikami, naszymi własnymi, tymi, których zwykle używamy, czyli kolor mapy graficznej. Bardzo przyjemne pastelowe kolorki, żeby szerzyć te dalej krigi. Oraz oczywiście niezastąpione Radio Zając. No i cyk, wchodzimy już, piękne nuty lecą. Tak jak mówiłem, modyfikacja, gdzie pierwsza wojna światowa się odbyła. Tutaj nie chcę umniejszać tej modyfikacji. Lore tutaj jest płytkie, to nie jest Kaiserreich, to nie jest, nie wiem, jakiś Führerreich i tak dalej, gdzie tam lore jest podkręcone, wymyślone. Tutaj ta modyfikacja ma skupiać się na tym, że daje de facto taki sandbox, jakby to ładnie powiedzieć, gdzie każdym krajem można robić Totalenkriegi. Modyfikacja jest genialna pod multicze, więc polecam wam sobie na multiczach ją ogarniać, bo są fajnie zbalansowane sojusze, gdzie każdy praktycznie z każdym może się tłuc, poszczególne kraje mogą do każdych sojuszników wchodzić. Oczywiście są trzy, no cztery majory. Pierwszy jest UK, drugie są Niemcy, trzeci jest Rosja, no i ten czwarty major jako USA, no ale wiecie, USA jakie jest, każdy widzi, zawsze z nim jest problemy. Tutaj jest ta śmieszna wojna domowa chińska, gdzie są trzy strony, wszyscy się tłuką, bardzo fajnie, przyjemnie. My natomiast gramy jako Tybeciątko, nasze Tybeciątko, gdzieś tutaj, Himluś na Thousand Week Reichu czy New Orderze? Na którejś z tych dwóch modyfikacji Himluś tutaj latał po tybetańskie tabletki. Kto pamięta, ten pamięta. Bardzo piękna seria, może nam się uda odkryć tybetańskie tableteczki. Czekajcie, bo Radio Zając trochę daje... O, wiem od czego zaczniemy, od tego zaczniemy, o. Drzewko. Drzewko jest skomplikowane. Jak tak sobie przeglądałem, to pójdziemy sobie w religijne imperium... Religijne Imperium Totalenkriegu, a nie jakieś tam chińskie demokratyczne reformy, Federacja Równych, co to w ogóle jest? Jest jedna odpowiedź, Totalenkrieg naszych mnichów, buddyjskich mnichów. Myślę, że to będzie spoko opcja. Duchy narodowe, my na papetem jesteśmy, nie? Duchy narodowe mamy ziemia klasztorów, właśnie, ziemia klasztorów, boosty do defensywy, spoko. Dekada Prosperity, minus 10 consumer goodsów. No jak widzicie, te boosty są niesamowite dobre, jest niesamowicie mocne. Ci doradcy też tutaj można ciekawe rzeczy powyciągać. Graficzkami się nie przejmujcie, no bo to jest takie luźne nawiązanie. Ale wszystko tu jest w OP mocne, w OP mocne, dlatego takim Tybetem myślę, że World Conquestik to w ciągu 2 lat możemy na spokojnie tyknąć, jeszcze jak się sztachniemy tybetańskimi tableteczkami. Dobrze, drzewko mamy pewnie poblokowane, bo musimy czekać na jakieś kryzysy, reformy. Rok 31, tak, modyfikacja zaczyna się w styczniu 31. Dostajemy 3 infrastrukturki wszędzie. No spoko, na razie lecimy z drzewkiem. Jeżeli chodzi o teżki, to tutaj niewiele się chyba zmieniło względem podstawki. Jest chyba to samo co na podstawce, nie? Z podstawki tak dobrze dawno nie grałem. Chyba tylko to jedna jest dodatkowa zakładka, która daje takie jeszcze boosty, żeby sobie jeszcze bardziej zboostować. Jeżeli chodzi o piechotę, armię i tak dalej. Wiecie na co wpadłem? Że jak ostatnio graliśmy, czy my graliśmy? Austrią? Austrią... Znaczy Rosją, to Rosją ma z Azur, ale ostatnio graliśmy na tych modyfikacjach takich dziwnych Austrią pod górską przewagę ogniową, to teraz sobie zagramy Tybetem pod ciężki Blitzkrieg. Myślę, że to się uda. Myślę, że Himalaje, Tybet...
To jest idealne miejsce, żeby robić Blitzkrieg pod ciężkie czołgi. Może uda się jakieś super ciężkie czołgi ogarnąć tybetańskie. Nie wiem, czy słyszeliście o super ciężkich czołgach tybetańskich. Także... No, myślę, że tutaj jeszcze z dwie wieże doładujemy i będzie super heavy tank tybetański. Speed minus 0,06, czyli one będą do tyłu jechać. Takie jest moda doktryna francuska, że tyłem będą puszować. I jest jak jest. Szkoda, że tylko mamy dwa slociki na start. Także no, dwa magiczne teżki. Olecimy. Karabinsy, dwa. Spokojnie to się rozkręci. Zaufajcie mi, będzie dobrze. Zaufajcie mi, będzie do... Sloty budowlane. Zaufajcie mi, będzie dobrze. Będzie dobrze. Także olecimy. O, dostaliśmy achievement. Welcome to the Age of Imperialis. Hello, thank you for playing our mod. No i dostaliśmy czat tego. W Tybetańska Konfederacja. Krótka historyjka tybetańskich mnichów, spoko. Napiszemy naszą nową historię. Ty, coraz więcej tych modów ma własne achievementy wbudowane. Ciekawe. Ostatnio graliśmy, czym my graliśmy? Graliśmy... Darkest Hour. Darkest Hour graliśmy i tam też były achievementy, także ciekawe, ciekawe. Czy my coś chcemy bardzo robić, na czymś się fokusować? Jak widzicie, tutaj wszędzie są busy, po prostu chodzi o to, żeby wybrać jak najlepsze na start. Ambasada do Rosji. I jakim sojusz będziemy chcieli? Myślałem o Reichspakcie. Wiecie, żeby klasycznie z panem Kaiserem, to oczywiście jest pan Kaiser, proszę bardzo. O Reichspakcie, ale sojusz z Niki w sumie też nie byłyby złe, bo nam zabezpieczyły flangę. Chociaż podbijanie Rosji pod Blitzkrieg ciężkimi dywizjami pancernymi od wschodu w kierunku Moskwy, a właśnie to jest stolica Petersburgu, bo to carska Rosja. Minimal idę pod Potale Palace. Aha. Rywalizacja w Potato Palace, ziemniaczane palace. Szkoda. Szkoda, bo myślałem, że zaczniemy szybkie reformy, a to jak zwykle. O, my tu mamy własną mechaniczkę, decyzję pod to, w co my w sumie pójdziemy, tak? My musimy tych monasterisów boostować, jeżeli chcemy iść pod tą ścieżynkę. Tylko, że ja chciałem chyba w sumie wszystkie drzewka robić, bo te drzewka tutaj mają fajne buściki na koniec. Znaczy, to jest genialne i to jest fajne. Zaczęliśmy od tego, no bo to na razie jest na najprzyjemniejsze pod budowę przemysłu, buściki. Może będzie jeszcze jakaś opcja inaczej to boostować, bo 5, no to 6 monasterisy nasze będą miały przewagę. Nie wiem, zobaczymy jak to działa. Butan staje się strefą zdemilitaryzowaną, nadęte bafony. Aha, no fajnie. Podoba mi się. Butany jedne. Nie ma porządnej modyfikacji bez hiszpańskiej wojny domowej. Możemy jakiś ochotników wysłać jako papet? Nie możemy wysłać ochotników, no trudno, jest jak jest, ale jest też hiszpańska wojna domowa, czyli się zgadza. Ale to jest wysyp eventów, jakiś upadek rządu we Francji, po raz czwarty, kryzys, ciekawy król we Włoszech, totalen krik, ja, więcej eventów. O, można Napoleona sobie zatrudnić. Napoleon w tybetańskiej armii. Brzmi jak plan, dawaj pana Napoleona. Kryzys na świecie spowodował, że brytyjski influence, wpływ na nasz kraj zmniejszył się, osłabł i straciliśmy dekadę prosperity i dostaliśmy dlatego za to crash na tybetańskiej, crash tybetańskiej ekonomii. Construction speed minus 50, production, o, a tak dobrze miło, i minus 300 pp. Ale przynajmniej przestajemy być papetem. Wolny, niepodległy Tybet. Wielki, niepodległy Tybet. Ja, totalen krik z kryzysem. No, no i fajnie. Minus 50 do tego. Ale buduje się dalej? Nie, nie buduje się nic. No i super. Seria tybetańskiego imperializmu nie mogłaby się chyba zacząć od tego, żeby nie ukrócić Królestwa Nepalu. Także przygotowujemy się do wojny w Himalajach. Wojna w Himalajach. Butan już nie jest strefą zdemilitaryzowaną. Czy odblokowało nam to drzewko? Tak, odblokowało nam to drzewko. Może być tylko jeden. Tylko jeden przetrwa. To jest ewidentnie ścieżka do wojny z Nepalem. My możemy go już zaatakować, bo mamy claimy, jest? Ale nie możemy ich jeszcze wykorzystać. Nie możemy Wargola odpalić. No dobra, spoko. Dostaliśmy kolejne 3 dywizje. Nice. Jakby co, to szkolimy kolejnych 16. Co to jest w ogóle za templata? To jest 12 z lornetką. Milicja, aha, milicja, no milicja jest jaka jest, to przygotowujemy się do wojny, także wojna mobilna w Himalajach, tak, to się na pewno uda, mam plan i to sprytny, wsparcie naziemne, cyk, a tutaj robimy konwoje, nice, jak najbardziej się przyda. Aha, to już wybucha, tak po prostu, myślałem, że my się jakoś przygotujemy na to, bo my dywizję szkolimy, halo, mordziu, dywizję, dywizję, szybko, my nie przygotowani, event był, a myślałem, że my tu pogadamy, czy coś, a to od razu wojna, halo. To tak nie wolno. Weź ich zaatakuj od razu tutaj, cyk. Mam nadzieję, że oni jeszcze gorzej przygotowani niż my jesteśmy do tej wojny. Sprzętowo 7,5 tysiąca.
Może przestań na razie szkolić tę dywizję? Może tak będzie lepiej? Jakieś samoloty mamy? Jakieś okręty mamy, żeby pływać po Himalajach? Nie mamy. No to co? No to dalej, Krieg. Jakbyśmy byli przygotowani, to były puste prowincje, które mogliśmy zająć, a teraz to będziemy się w tych górach wykrawać. Dobra, przynajmniej tego, Army Expa naklikamy. Army Experience'a naklikamy i będzie fajnie. Odblokowaliśmy decyzje, które po jednej strony boostują nam nasz wysiłek wojenny, a z drugiej strony możemy sobie troszeczkę zboostować partię, która nas zainteresuje, także kupimy troszeczkę sprzętu z czarnego rynku. Nisi będą pośredniczyć w handlu bronią. Tybetańscy nisi handlują bronią. Dobra, dawaj. Kolejne dywizje, świetnie. To nie jest tak, że Zając jest amebą, po prostu dajemy im się rozlać, żeby nie puszować w tych Himalajach, bo niestety Zając jest amebą i nie przygotował się do wojny, kiedy mógł od razu spuszczać puszczę prowincje. Byśmy może zajęli kilka prowek i bezpośrednio atakowali stolicę, tak, to musimy dać im się rozlać i dopiero potem, kiedy będzie osłabiona linia, po prostu wejdziemy tutaj, a tak to bronimy stolicy. Taki jest plan. Dobry plan. Działający plan. W ogóle dziwna jest ta modyfikacja. No skryj nam, żebyśmy pod jakąś przewagę. Nie mam od jakiś mass assault. Czemu to jest łajka? Szarik. Pieseł. Ale fajny. Ty, może jednak mass assault tybetański. Nie no, blitzkrieg super ciężkich czołgów tybetański. Oj, tak, 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 tak. To jest to, czego potrzebujemy. Tybetański blitzkrieg. Oj, tak, tak, tak. Potrzebujemy blitzkriegu tybetańskiego. O, tak, tak. Tybetański blitzkrieg. Więcej tybetańskiego blitzkriegu. Dobra, została jedna dywizja. Myślę, że możemy atakować naszą piechotę z myjem na 20. Jak to wygląda? I mamy nawet karabiny mniej więcej na plus, także zaatakuj tych, co musisz skontrować tych. Tutaj cyk, 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 atak. Zaatakuj z tej strony, żeby go troszeczkę zmęczyć. No i lecimy. On tu się rozwija. Także zaraz, a przestałeś tutaj się przebijać. W sumie wrzuć tu więcej dywizji z tej strony, to jeszcze piechota dojdzie. Powinniśmy się przebić w tym jednym miejscu i to nam wystarczy. Jakby będziecie wystarczająco długo ich kontrować. Frankenstein premiera. Atakujcie tutaj cyk, 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 więcej dywizji. Od razu Katmandu zaatakuj. Z tej strony skontruj. W sumie nie musisz kontrować. Możesz tą jedną dywizją tu jeszcze przeatakować, żeby z tej strony się przebić, wtedy Katmandu będzie z dwóch kierunków atakowany. Nieustający puszcz, tylko z jednej strony mogą Katmandu wspierać jako stolicę i właśnie pada stolica nepalska. Przy okazji robimy kaczałek i Nepal kapituluje, proszę państwa. Ależ to była piękna wojna, szkoda, że floty nie możemy zabrać. Select all. Submit demandsy. Już nowe konferencje pokojowe. Jak ja nienawidzę pisowanie Luksemburgu. Podpisz, super. No i zwycięstwo. Można? Można. Czuję się dyskryminowanym. Średnie czołgi, lekkie czołgi? Gdzie są ciężkie czołgi? Że ja chciałbym się tak zapytać. Gdzie są ciężkie czołgi? Które ciężkie czołgi? Nie ma ciężkich czołgów. No i po co mi medium tanki? Po co mi light tanki? Czuję się dyskryminowany. Dyskryminacja ciężkich czołgów. Tyle wam powiem. O! Za to powiem, że Himalaje są nasze. Wojna w Himalajach się skończyła. Stracimy jedne debuffy, dostajemy drugie buściki, pobór totalny się zmniejsza, z czym my skończyliśmy? The Burden of Victory. No to niezłe boost, ale 300 pp. Przynajmniej nie wiem w sumie, co mamy robić z tym pp, ale jest jak jest. No to do arty daj. Flota. A, bo to flota z lotnictwem jest. Okej. Aha, my za szybko tą wojnę skończyliśmy i wszystkie te cele nam się poskipowały. Co ty gadasz? No dobra, jest jak jest, moglibyśmy przedłużać tą wojnę tylko po to, żeby porobić sobie, nie wiem, tutaj sloty budowlane, stabilka, no jesteśmy za dobrzy. No dobra, Nepal is ours. Co robimy z klasą panującą z Nepalu i ich majątkiem? Możemy okazać miłosierdzie, gdzie dostajemy fajne buściki na cały czas, albo możemy ich przykładowo ukarać, dostajemy dwie cywilki, dwie militarki, political powera, którego nam się już marnuje, stabilka, war support. Nie, no jesteśmy łaskawi, dawaj te buściory, dawaj te buściory, bo nam się dużo rzeczy z drzewka skipnęło. Trochę słaby, że to jest, nikt nie pomyślał, że można być takim geniuszem i wygrać wojnę, która miała potrwać chyba, nie wiem, z rok, coś takiego, można wygrać w miesiąc i potem co? Ale jest jak jest. O, sloty, dawaj. Odblokowało nam się drzewko przemysłowe, możemy zacząć zbijać debuffy spowodowane kryzysem, a właściwie nie kryzysem, a wyjściem Brytyjczyków z naszego rynku. Ciekawi mi tutaj zdjęcie Bebiciego, który odpowiada za rozbudowę kolei tybetańskiej. Może Bebici na tej modyfikacji, nie wiem co robi Bebici na tej modyfikacji, być może wyjechał do Tybetu, żeby kopać kolej przez Himalaje i zrobić słynne rzymskie pociągi, które się nie spóźniają. Może tak być. Z ciekawostek światowych, Portugalia wjechała w hiszpańską wojnę domową, Polska się wyzwoliła i ma Andrzeja Romanowa, czyli się nie wyzwoliła. Co prawda jest wyzwolona, ale jako sojusznik szkoda, bo mogli pójść w Piłsudskiego. A Włosi dołączyli do Reichspaktu klasycznie, w sąsiednich Chinach wybuchła wojna domowa, walczą trzy Chiny, Chiang Kai-sheki
Heidingi oraz Piuyiye nasze, którego pozdrawiamy, pamiętamy serię mandżurską. Natomiast dumny naród tybetański wybadał pierwszego heavika i myślę, że może lecieć od razu po kolejnego heavy tanka. 312 dni, zablokujemy sobie slota, może nie na razie. Otwieramy się na zagraniczny trade, dostajemy jeszcze więcej buścików, natomiast my kończymy ten odcinek, także dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca pierwszy odcinek imperialnego Tybetu pod spaczone tybetańskie heavy tanki. Łapek górę, co wszyscy komentarze, widzimy się jutro, cześć.